Dawid, kibice sprawili wam, no, trzeba przyznać, dosyć miłą niespodziankę. Przyszli na ten trening, troszkę pośpiewali. Chcieli chyba oddać wam to, jaka będzie też atmosfera na meczu z Sandecją. Zaskoczyło to was? Mnie to nie zaskoczyło. Ja to odbieram bardzo pozytywnie, bo oni są nam potrzebni. I jak tak będą kibicować i w trakcie meczów przed nami, myślę, że to może być bardzo 12 piłkarz dla nas. Bardzo mocny. I na pewno takie wzmocnienie w trakcie tego jakiegoś meczu, gdzie możliwe to nie będzie wyglądać tak, jak byśmy chcieli, mogę nas to wzmocnić do zwycięstwa. Trener Fornalak w sobotę powiedział, że przed wami ten tydzień takiej największej pracy, przygotowań do meczu z Sandecją. Dzisiaj widzieliśmy, trenowaliście wiele wariantów taktycznych, stałych fragmentów gry. Trzeba przyznać, że te przygotowania już się dopinają, już czujecie tą atmosferę, że w sobotę już trzeba wyjść i zacząć tą walkę? Tak, ja tak uważam, że ten okres przygotowawczy z tej strony fizycznej już się zakończył i teraz już myślę, że idę o głowie, jak jesteśmy przygotowani, przygotowani taktyczne na ten konkretny mecz i to wszystko jsme sprawili w tym tygodniu. Jeszcze mamy jutro coś tam oglądać, jakiś skrót naszego przeciwnika i w sobotę rozpoczyna się walka o utrzymanie. Rozmawiając tutaj z fizjoterapeutami, którzy powiedzieli, że wszyscy w naszej drużynie są zdrowi, to tak jakby też udowadnia, że ten okres był dobrze przepracowany, że tak naprawdę nikt nie zmaga się z jakimiś większymi urazami. Jesteście w 100% gotowi, żeby wejść i, no i mam nadzieję wygrać. Tak to wygląda w tym momencie. Wierzmy, że wszyscy zostaniemy zdrowymi i będziemy grali tak, jak wszyscy chcemy. I myślę, że ten okres przygotowawczy przebiegł tak, jak miał i udało się nam zagrać dobre sparingi, wynosić jakieś dobre wnioski z tych meczów i uważam, że jak wnosimy to do tych meczów ligowych, że nam będzie dobrze. Dawid, gdybyś miał się, zazwyczaj nie zadajemy tego pytania, bo wiem, że piłkarze nie chcą nam odpowiedzieć. Gdybyś miał się pokusić o wynik, umiałbyś wytypować? Nie chcę sami typować, wierzę, że wygramy. Myślę, że nie będzie to łatwe spotkanie, bo zawsze pierwsze spotkanie nie bywało łatwe, ale nam nie mamy innego wyjścia jak zwycięstwo. I jak odbierze się w pierwszej czy w ostatniej minucie, to obojętne. My bierzemy tylko 3 punkty i myślę, że wygramy 1-0. Wojtek, przyszedłeś do Bytomia tutaj zimą z Arki Gdynia, czyli z klubu zaprzyjaźnionego. Tutaj na przywitanie od razu spotkanie z kibicami, którzy no, troszkę pośpiewali, chcieli jakby oddać tą atmosferę tego meczu, który już w sobotę. Zaskoczyło cię to? Przyznam szczerze, że troszeczkę tak, aczkolwiek myślę, że to powinno wpłynąć mobilizująco na nas. Chociaż znamy stawkę tego meczu z Sandecją. Wiemy, że jak uda nam się z nimi wygrać, to może to otworzyć nam oczy na kolejne spotkania, dać więcej wiary w siebie, we własne możliwości. A wracając do kibiców, którzy dzisiaj przyszli tutaj do nas dopingować na treningu, jest to bardzo fajny moment i również spotykałem się z tym w Arce, gdzie kibice licznie przychodzili na nasze treningi przed derbami chociażby. I nie zawsze wyglądało to tak, że później były za tym 3 punkty w pakiecie, aczkolwiek no, walka na meczu będzie na pewno i mogę to zapewnić za siebie i za kolegów już dzisiaj.
Chyba dobrze, że ci kibice przyszli, bo ta przerwa praktycznie od końca listopada w tej pierwszej lidze do teraz, do połowy marca, dała się chyba we znaki. Czasami chyba, jak oni tutaj zaśpiewali, brakowało tej takiej atmosfery stadionowej, już tej atmosfery meczowej, bo to jednak okres przygotowawczy czy sparingi to nie jest to samo. No na pewno tutaj się zgodzę z tobą. Ja mogę dodać, że przyjeżdżałem na Polonię z Arką i doping kibiców Polonii na pewno był dobry. Silne i czuć tutaj wiarę w kibicach, czuć, że piłka nożna w Bytomiu jest na pierwszym miejscu. Czy według ciebie, może troszkę retorycznie zadam pytanie, ale jesteście już gotowi na tą ostateczną batalię, bo media to wiadomo, że pompują balon, tak? Marketing sam w sobie działa, ale tak naprawdę ta godzina na zero nadchodzi i tutaj już nie będzie trzeba nad czym myśleć, trzeba będzie po prostu wygrywać mecze. Dokładnie, ja myślę, że tutaj styl nie będzie miał znaczenia, tylko punkty. A każdy z nas, przychodząc w tym okresie ciężkim dla Polonii, ma świadomość tego, po co tu przyszedł. Nie powinien bać się tutaj rywalizacji i jakiegoś tutaj adrenaliny związanej z sytuacją w klubie i walką o utrzymanie, bo my wiemy, w co gramy. Wiemy, w co gramy i musimy być pewni swoich umiejętności. Mam nadzieję, że to się wszystko dobrze zakończy. W mojej przygodzie z piłką tutaj w Gdyni miałem sytuację, że grałem o utrzymanie i skończyło się to raz bardzo fajnie, utrzymaliśmy się, a raz no przykro. Myślę, że w tym utrzymaniu miałem większy wpływ niż przy spadku i mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Chciałbym pozdrowić starego Odwiczka. Starego Odwiczka chciałem pozdrowić i wszystkich fanów z Gdyni. Okay. Jeszcze jedno pytanko na koniec. Tego nie wycinamy. To będzie w wyciętych scenach. Idziemy dalej. Wojtek, jeszcze na koniec pytanie, którego zazwyczaj piłkarze niekoniecznie nie lubią, ale nie chcą odpowiadać, a my jednak je zadamy. Jak byś miał typować? Jaki wynik dla Polonii? Mam nadzieję, że 2-1. Żeby mecz był troszeczkę dla kibiców i dobry, a czykolwiek dla nas z końcowym finałem zakończony dwoma bramkami w bramce przeciwnika.